Hej, cześć. Nazywam się Marcin Filipowicz, Majek Sowaty Gnimsz. Jestem tutaj dzisiaj, żeby przekonać Was, dlaczego to ja powinienem dostać klucz do gry Hearthstone Heroes of Warcraft od serwisu gamesmaniac.pl. Tak więc nie uważam, żeby ktokolwiek był bardziej godny do tego, żeby dostać klucz, albo mniej, ale jeśli zdecydujecie się na mnie i jeżeli muszę Was przekonać, no to proszę bardzo. Zdjęcia, które właśnie widzieliście, to nie jest fotomontaż. Są to zdjęcia zebrane z różnych turniejów na świecie, w których uczestniczyłem. Turniejów Dark Moon Fair, Mistrzostw Europy, Mistrzostw Świata. Podróżowałem po całej Europie, grając w grę karcianą World of Warcraft TCG. Odnosiłem także również sukcesy. Jeden z tych turniejów Dark Moon Fair wygrałem. Wygrałem także dwukrotnie Mistrzostwa Polska, Czechy, Słowacja, utrzymując tytuł Mistrza Polska, Polski, Czechy i Słowacji. Jestem także ostatnim oficjalnym mistrzem Polski. Czemu ostatnim oficjalnym? No niestety gra World of Warcraft zakończyła się. Blizzard postanowił zamknąć ją na rzecz Hearthstone Heroes of Warcraft, który to jest idealnym następcą. Tak więc moje podróże po świecie skończyły się. Osiadam teraz już na miejscu. Będę głównie grał w Hearthstone Heroes of Warcraft. Zamierzam także oczywiście streamować grę. Zamierzam ją promować. A jak mam zamiar to robić? No cóż, tutaj jest bardzo dużo możliwości. Przede wszystkim będę streamował, to jest początek. Będę streamował po polsku i po angielsku. Będę tworzył tutoriale. Będę brał udział w międzynarodowych turniejach, oby z jak najlepszymi sukcesami. Będę brał udział w anglojęzycznych podcastach. Mam zamiar zaangażować się, pokazać się, ale żeby to wszystko mieć, potrzebuję mieć klucza. Dlatego właśnie dzisiaj biorę udział w tym konkursie dla strony gamesmaniac.pl, w którym to mogę ten klucz otrzymać. Co jeszcze? No więc gamesmaniac.pl zapewnił dwa klucze moim dobrym znajomym. Udało im się wygrać w konkursie na Facebooku, co zresztą było fantastyczną okazją, którzy to już pokazują, w jaki sposób gracze, byli gracze w Warcrafta karcianego, są w stanie grać w Hearthstone. Mój dobry znajomy Kev wygrał pierwszy polski turniej, który był organizowany, a mój drugi dobry znajomy Andrzej zajął miejsce w top 8. Tak więc tutaj spodziewam się wielu, wielu sukcesów graczy. Zresztą nie tylko graczy, którzy grali w Warcrafta, graczy, którzy grali w Magica również. Wydaje się, że stworzymy bardzo silną polską społeczność i życzę sobie i innym samych sukcesów. Sam Hearthstone wygląda jako na bardzo dobrą grę. Już teraz ludzie bardzo chętnie oglądają Hearthstone'a, ma bardzo dużo fajnych rzeczy, które są. Jest zachowany balans, arena jest fantastyczna, granie zwykłymi kartami jest naprawdę bardzo fajne. Gra korzysta z możliwości, które oferuje nowy produkt na rynku, którym są Digital Card Games, który obecnie się bardzo rozwija, plus sam potencjał na przyszłość, który Blizzard jest w stanie nam zaoferować, jest niepomierny. Dungeony karciane, które będą w grze Hex, myślę, że Blizzard jak najbardziej wdroży je również do siebie. Tak więc naprawdę bardzo, bardzo chciałbym zacząć grać jak najszybciej, żeby móc zacząć pisać artykuły, streamować i cieszyć się grą de facto, tak jak każdy. Tak jak każdy chciałem po prostu zacząć już naprawdę grać i cieszyć się grą. Czy jestem osobą, która zasługuje na ten klucz, żeby dostać go wcześniej? Nie wiem, mam nadzieję, że tak i trzymam kciuki za samego siebie, żeby to właśnie mnie gamesmaniac.pl wybrał w tym konkursie. Życzę powodzenia wszystkim innym uczestnikom. Mamy 20 kluczy do wzięcia. Spotkajmy się w sieci Hearthstone. Dzięki, na razie.